No cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was na kolejny odcinek serii Assassin's Creed. Mówiłem, będziemy sobie teraz latać tą machiną, przynajmniej próbować to robić. Trzeba się najpierw dotrzeć do Leonardo. Pamiętam, to był taki dosyć... Pięknie poszedł. Wypłynie, wypłynie. Ciekawe, jakbym dobrze trafił na te łódki, czy by udało się, wiecie, przebiec bez zamoczenia. Dosyć intrygujące nawet. Mam jeszcze 25% poszukiwania, także zadresuję ten plakat. No i już nawet mnie nie szukają, czyli o to chodziło. 8 tysięcy mam na razie, to dobrze. Ale potrzebuję chyba 20 na rapier. O! Dobra, gościu, nie chcę nic od ciebie, ale 1500 drogą nie chodzi, nie? Przydało się go nawet ścielić. Pójdę sobie tutaj górą. Tam do tych dwóch to jest taki jakby ślepoliczka. Zabiję ich, ale widzę, że przysłali nowe straże, także... Ludzi mają od groma. No chodź tu. Jaki skubaniec ten łucznik. I już mnie nie szuka właśnie, o to chodziło. Dobra, gościu, ja nic od ciebie nie chcę, tam sobie pilnuj. Tibi, niestety stoisz na drodze. Joki! To nie było najmilsze, cholera. O. Gość jest odważny, albo głupi. I na co ci to było? Sługusie? No, przynajmniej pyski będą mieć obite, zanim zginą. No, atakuj. Ale przekosił go jak rzeźnik taki. No i co? Tak, zaraz ty byś miał twoje last words, gościu. Ten już ma swoje last words. Dobra, i znowu cholera, ten poziom rozgłosu mi urósł. Ale to gdzieś tu chyba było, ta... O właśnie, jest. Dobra, teraz do tego Leonardo, bo tam chyba nie wiem, nigdy nie dobiegnę.
Leonardo chyba nie jest tak daleko. Czy też nieźle, nie? Musi to ten gościu w mieszkaniu odbierać. Ktoś mi się tak po mieszkaniu wspina. Po mieszkaniu, Boże, po oknie. Tak. Co to ma być? O, myślałem, że spadnie na łeb. Jest machina latająca. You did it. It's beautiful. See. Now let's hope your idea works, because we're nearly out of time. Listen close, Ezio. You're going to want to fly from fire to fire. The heat of each one you pass over should lift you back up in the air again. Bene. Careful, though. There's archers out on the roofs tonight. Avoid those arrows, or it will be a short trip. I wish there was some way I could use my sword while flying these things. Well, you do have your feet free. If you get close enough without taking an arrow in the head, maybe you could kick them off the building. Nice. It's now or never, amico mio. Taki cwany, pogania go, bo sam tego nie musi robić. Zatwierdzam, oczywiście, że zatwierdzam. Sekwencja znana, tylko inne kolory. Makuse! Shoot! Shoot a flying demon! Jaki but! Czemu ja lecę całkiem w inną stronę? Ale chyba to spaprałem. A może nie. Tam są, widzę ogniska jeszcze. Jak na razie to świetnie wychodzi. Nawet ognisk nie potrzebuje. Dobra, udało się. Teraz też się powinno raczej udać. Pięknie. O, tylko strzały latają. Fajnie to wygląda. To latający demon zniknął, ale tutaj jest ten gość. Don't worry. Probably just kids with firecrackers. Come. It's your move. Ci też te płaszcze mają takie super, że... To była drabina, nie? Uj, co to teraz? Signore, don't drink that! You are too late. The Doge is dead. What? Carlo? Apologies, signore. But you should have listened to me when you had the chance. Seems you have failed, assassin. Forgive me, signore. I tried. Why? What was it all for? Oh, już padł. Assassino! Assassino! He's killed the Doge! The Doge is dead! Jaki łach, ale uciekł. No dobra, widzę, że trzeba to zrobić w tradycyjny sposób, czyli wykończyć tych.
O, tam to... Atakujcie. Ale cholera, no poprze sprawę. Nie ma dobrze kontry zrobić. Piękne zbliżenie. No. Jak to on mnie potrącił? Dostał. O to chodziło. It takes one assassin to kill another, it seems. We kill thinking it's best for us. Do we not, Messer Ezio? I do this not for myself. Compio questo sacrificio per il bene superiore. Requiescat in pace. You killed me? You killed me? O, ten jeszcze wyszedł. Trochę nie wszyscy domyślili, że to Ezio. O, w mordę. Tu jest wyjście, dokładnie. Nara, fragle się. Musimy jakoś uciec, cholera, tylko nie wiem jeszcze jak. Może pod mostem się gdzieś zaczaje. Pięknie. A jeszcze stronę kodeksu znalazłem, fajnie. Sekwencja ósma. Ciekawe, wiele ogólnie z tych sekwencji. Pewnie każdy zabity to będzie na sekwencję. Ula, Asa jest taką dłuższą grą dosyć. Czyli znowu Wenecja, tak? Łucznicy sobie już chodzą, dobra, wszystko się ładnie buduje. A gdzie będzie nasz Ezio? Jest nasz Ezio. O, nowy grobowiec asasyna się pokazał. Gdzie jest ten grobowiec asasyna? Gdzieś daleko, co? To jest strona kodeksu. Strona kodeksu. A pobiegniemy sobie po tą stronę kodeksu. Tu jest Leonardo, tak? Z dachami może będzie... O, tak to ja dachem nie pobiegnę. Znaczy pobiegnę, ale... Niby drabiną jest lepiej to robić. No właśnie, właśnie, do góry. Oh.
Dobra. Takie uwolnienie wystarczy? O, aż niemożliwe, udało mu się złapać. Przynajmniej wpadłem do wody, czyli nie było żadnego, żadnych uszczerbków na zdrowiu. No właśnie. O w mordę. Cholera, pokroją mnie ten z... Ten z tą włócznią na pewno. Niedobrze, jeszcze mi zbroję uszkodzili. Czyli na jednym ogniu. No dobra, bierz tą stronę. Strona kodeksu zdobyta i świetnie. No dobra, mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał. Życzę wszystkim miłego dnia i na razie, cześć.